witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Tym razem postanowiłam nagrać dla Was coś wakacyjnego. Tym czymś wakacyjnym jest tak, który podpatrzyłam na kanale Wielki Bóg, czyli na kanale u Olgi. Mam nadzieję, że tak Wam się spodoba. Mamy już początek sierpnia, więc jeżeli jeszcze nie poczuliście tego wakacyjnego klimatu, to myślę, że nadeszła już najwyższa pora, żeby go poczuć. Tak więc życzę Wam miłego oglądania. Pytanie pierwsze. Złociste słońce, czyli książka, która wywołała na mojej twarzy uśmiech. Jeżeli chodzi o książki, które wywołały na mojej twarzy uśmiech, to mam tutaj przy sobie dwie książki Petera Maila, a więc Anglika, który pewnego pięknego dnia postanowił przeprowadzić się do Prowansji. Pierwsza z nich to Psi żywot, natomiast druga to Zawsze Prowansja. Jeżeli chodzi o te książki, to w nich autor opisuje właśnie swoje życie na Prowansji. Są to takie urocze obrazki z jego życia. Jeżeli szukacie książki, która idealnie nada się na takie leniwe, wakacyjne właśnie popołudnie, to myślę, że taką znaleźliście. Serdecznie Wam je polecam. Pytanie drugie. Egzotyczne kwiaty, czyli książka, której fabuła dzieje się w obcym kraju. Od razu pomyślałam o serii o Tomku Wilmowskim, Alfreda Szklarskiego. Mam tutaj przy sobie pierwszą część tej serii, czyli Tomek w krainie kangurów. Ta seria nieodmiennie kojarzy mi się z dzieciństwem. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jej przeczytać, to serdecznie zachęcam, bo na pewno przeniesie Was do wielu fascynujących i niesamowitych miejsc. Pytanie trzecie, W cieniu drzewa, czyli książka, w której mroczny lub tajemniczy bohater został przedstawiony jako pierwszy. Jeżeli miałabym wskazać taką książkę, to na pewno byłaby to powieść dwóch szwedzkich pisarzy, Roslunda i Hellstroma, pod tytułem Bestia. Już w pierwszym rozdziale poznajemy bowiem sylwetkę jej głównego bohatera, czyli pedofila Bernta Lunda. Jeżeli miałabym powiedzieć Wam, jakie jedno odczucie wzbudziła we mnie ta książka, to byłoby to obrzydzenie. Jeżeli lubicie takie mocne powieści, to na pewno jest to książka dla Was. Jeżeli natomiast raczej nie przepadacie za takimi drastycznymi obrazami, to nie polecałabym. Pytanie czwarte, Plażowy piasek, czyli książka, która była ciężka w czytaniu, a jej fabuła ledwo się rozwinęła. Myślę, że chyba Was nie zaskoczę, jeżeli wskażę tutaj Faraona Bolesława Prusa. Swoją drogą, ten piasek wokół chyba idealnie do niego pasuje. Pytanie piąte, Zielona trawa, czyli bohater lub bohaterowie, którzy są pełni życia, a ich perypetie wywołują na Twojej twarzy uśmiech. Od razu pomyślałam sobie o Chórze Zapomnianych Głosów Remigiusza Mroza, bo powiedzcie mi, czy bohaterowie, którzy mogliby umrzeć przynajmniej kilkanaście razy, a mimo tego wciąż żyją, nie wzbudzają naszej sympatii i dodatkowo przecież możemy o nich powiedzieć, że są pełni życia, wciąż żyją. Pytanie szóste, Arbus, czyli książka, która skrywa soczysty sekret. Ostatnio na moim kanale mówiłam Wam o powieści Michela Bussi Czarne nenufary. Jest to z całą pewnością książka, która skrywa soczysty sekret, bo przez całą książkę nie spodziewałam się, że będzie on aż tak wbije mnie w fotel. Nigdy nie spodziewałabym się takiego zakończenia, dlatego jeżeli lubicie właśnie zaskakujące zakończenia, to serdecznie polecam Wam ten kryminał. Właściwie jest to powieść kryminalno-obyczajowa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam do mojej recenzji, ale w każdym razie soczyste zakończenie macie gwarantowane. Pytanie siódme, Kapelusz plażowy, czyli książka z olbrzymim i niezwykłym uniwersum. Swoją drogą nie wiem, czy to jest kapelusz plażowy, ale nawet jeżeli nie jest, to po prostu to sobie wyobraźmy. Pewnie wiecie, że zazwyczaj nie czytam książek fantastycznych, dlatego też ciężko jest mi wskazać taką mało popularną książkę, w której czytalibyśmy o takim właśnie niezwykłym, niesamowitym uniwersum. Do głowy przyszedł mi po prostu cykl o Harrym Potterze. Mam tutaj przy sobie książkę Harry Potter i więzień Azkabanu. Jest częścią mojego dzieciństwa, więc pewnie dlatego też jest mi bliska. Całe uniwersum stworzone przez Jane Catherine Rowling jest niesamowite, chyba nikt nie zaprzeczy. Tak więc myślę, że ta książka jest idealna, jeżeli chodzi o to pytanie. Pytanie ósme, Grill, czyli książka, której bohater jest prawdziwym przystojniakiem. Pomyślałam o Dziwnych losach Jane Eyre, Charlotte Bronte. Jest to jedna z moich ulubionych książek, a jej główny bohater, czyli pan Rochester, od lat wzbudza moją sympatię. Może nie jest typem takiego typowego przystojniaka, ale naprawdę mi się podoba. Jeżeli spotkałabym go w rzeczywistości, to bez chwili wahania wyszłabym za niego za mąż. Tak więc moją odpowiedzią na pytanie o niesamowitego
przystojniaka z jakiejś książki jest pan Rochester z Dziwnych losów Jane Eyre. Mrożona herbata, czyli książka idealna dla ochłody. Od razu pomyślałam o Sweetland Michaela Crameya. Jest to książka, którą czytałam w czerwcu podczas upałów i powiem Wam, że temperatura wokół mnie drastycznie spadła, więc na pewno jeżeli będziecie chcieli się ochłodzić, to polecam Wam Sweetland. Jej akcja toczy się na nowofundlandzkiej ziemi. Jeżeli chcecie posłuchać o niej czegoś więcej, to odsyłam Was do mojej recenzji. Ale w każdym razie jest to książka, która z całą pewnością obniży temperaturę i zagwarantuje, że będziecie musieli pójść do domu po jakiś płaszczyk albo nauszniki, czapkę, rękawiczki albo szalik. Pytanie dziesiąte, czyli ostatnie. Lemoniada, więc książka, która na początku była kwaskowata, ale z czasem nabrała słodkości. Od razu pomyślałam o Lesiu Joanny Chmielewskiej. Jest to książka, która na początku nie przypadła mi do gustu, ale z każdą kolejną stroną przekonywała mnie do siebie coraz bardziej. Wiem, że to jest książka, wobec której wielu czytelników ma mieszane odczucia. Niektórzy ją kochają, inni stwierdzają, że nie jest to powieść, od której warto rozpocząć swoją przygodę z twórczością Joanny Chmielewskiej, ale nie zmienia to faktu, że ja Lesia bardzo lubię. Lesia jest taką humorystyczną postacią stworzoną właśnie przez Joannę Chmielewską, która przeżywa wiele niesamowitych sytuacji, więc tak jak powiedziałam już wcześniej, ja Lesia bardzo lubię. Na początku był kwaskowaty, a później okazał się prawdziwym słodziakiem. To już są niestety wszystkie pytania, dlatego mam nadzieję, że poczuliście ten wakacyjny, letni klimat. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał, bo podczas jego kręcenia spotkało mnie sporo przygód, między innymi ugryzły mnie mrówki i leciał nade mną ptak. Reszty możecie domyślić się sami. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmików, do zaglądania na mój profil na Facebooku, na mój kanał i do zobaczenia już wkrótce.